Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwanie 8 tygodnia sezonu 5. Gdzie znaleźć gwiazdkę karnetu bojowego, sekretną ikonę sztandaru i pokażę wam możliwe lokacje skrzynek w płaczącej puszczy. Zanim jednak wystartujemy, dla potencjalnie chętnych do wzięcia udziału przypominam, że pod poprzednim filmikiem trwa giveaway na 3000 fałdolców oraz jest im zawarta informacja co do mojego wyjazdu. Jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania musicie opuścić mecz w inny sposób niż przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy. Dlatego najlepiej jest wygrać gierkę, ale jest jeszcze opcja skoku z wysokości czy eliminacja z przeciwnika. Okej, a wystartujemy od tego tygodniowej gwiazdki. W tym tygodniu musimy szukać pomiędzy trzema nadwymiarowymi siedzeniami. Pierwsze, przesadzone pod względem wielkości krzesło, znajduje się przed domkiem samochodem na dachu, które na pewno znacie. Drugie siedzisko w spawalni spłuczek w postaci toalety. A trzecie, co nie każdy zauważy, to siedzenie ułożone z kontenerów przy miejscówce z dyskoteką. Te trzy punkty na mapie wyznaczają nam mniej więcej tą górkę, na której znajdziecie porcelanowy tron przy kamieniu. Gwiazdka powinna pojawić się dokładnie w tym miejscu nad luką w trawie, ale miejcie na uwadze przypięty komentarz i opis filmiku, gdzie dam wam znać, jeśli okaże się ona być gdzieś indziej. Kolejne wyzwanie polega na użyciu 10 portali szczelin w różnych lokacjach spawnu. Mowa to oczywiście o portalach, które pojawiają się zazwyczaj wokół kamiennych głów, dur burgera przy przyjemnym parku oraz innych nowości na mapie. Wystarczy, że do nich wskoczymy, jednak wyzwanie podkreśla różne lokacje spawnu, czyli pojawiania się, co może oznaczać, że będziemy mogli ich użyć na jednej miejscówce, ale skakując do różnych portali. Do oddzielnych lokacji powinny zaliczyć się także szczeliny postawione za pomocą nowego przedmiotu, szczeliny na wynos. Na ekranie teraz widzicie mapkę z zaznaczonymi wszystkimi lokacjami, na których to mogą pojawiać się portale. Co ciekawe, możecie wykonać to wyzwanie, nie lądując na ziemi. Dalej, następne wyzwanie rozkazuje na przykład 7 skrzyń, ale nie jak to było w 7 tygodniu w różnych miejscach, a w płaczącej puszczy. Z boku na ekranie widzicie teraz zaznaczone na mapie możliwe lokacje skrzynek w tej miejscówce. W płaczącej puszczy jest przynajmniej 10 możliwych lokacji skrzynek, do tego 2 czy 3 mogą pojawiać się na zewnątrz lasu, jednak nie jestem pewien, czy zaliczają się do tego wyzwania. Pewne jednak są lokacje skrzynek ukrytych pod drzewami w labiryncie z drzewopłotu oraz te w kabinie pośrodku. Tutaj jednak może być ciężko zdobyć skrzynkę, ponieważ dokładnie to miejsce na pewno będzie celem wielu innych graczy. Dlatego załadowane na tyły samochodów oraz na stoliki. Nie jestem fanem otwierania 7 skrzynek na jednej miejscówce, a do tego w płaczącej puszczy. I niestety, Epic wykorzystało formę etapów do innego wyzwania. Czwarte wyzwanie zleca nam wyeliminować 4 przeciwników przy użyciu strzelby. Mimo, że jest teraz głośno o mecie na PM-y, to strzelby nadal mają swoją rolę na polu bitwy i nie są aż tak, no dobra, momentami są tragiczne, ale tak czy siak nie są jeszcze takie złe. Niestety, często mogą nas zawieść na odległości 1 metra, jednak na przeciwnika bez kawa mogą być dobrym narzędziem do zdobycia eliminacji na strzał. Pamiętajcie, że zawsze jest opcja dobijania przeciwnika z odpowiedniej broni w oddziałach czy duo. Piąte wyzwanie zleca nam wyeliminować 3 przeciwników, ale tym razem na różnych miejscówkach. W tym tygodniu czekają nas 3 etapy eliminacji na 3 różnych miejscówkach. Etap pierwszy zleca nam wyeliminować 1 przeciwnika w lepkim lasku, drugi etap wysyła nas do samotnego schroniska, a trzeci, już ostatni, na zgubne ziemię. Tak jak w przypadku wyzwania ze skrzynkami w tamtym tygodniu, powinno to ułatwić wam wyzwanie. Jednak dla dobrych graczy, 3 kile nie jest zazwyczaj problemem na jednej miejscówce. Szóste wyzwanie rozkazuje nam zadać 250 punktów obrażeń przy użyciu zbieraka. Poza zbieraniem matsów, nasz zbierak zadaje 10 punktów obrażeń przeciwnikom, co niestety nie jest za bardzo efektywne na polu bitwy, ale raz na jakiś czas przychodzi ten moment, gdy nasz przeciwnik zamiast otwierać skrzynkę, się z nami klepie. Ja jednak polecam rozpocząć grę na oddziałach i wyharczyć kogoś oddzielonego od grupy, aby wtedy dobić go ze zbieraka. I tak 3 razy. Siódme, już ostatnie wyzwanie, polega na postawieniu 10 pułapek. Nie dodałem aż przed 10, ponieważ pułapki wcale nie są takie rzadkie, a jeśli zbieracie w meczach niemałe żniwo, to na pewno zapchacie nimi swój ekwipunek. Wystarczy, że ją postawicie na dowolnej ścianie czy suficie. Nie musicie zdobywać eliminacji. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymamy taki oto ekran ładowania. Tym razem żadna sekretna gwiazdka nie skrywa się na ekranie ładowania. Pliki gry zdradziły nam, że w tym tygodniu w nagrodę za wykonanie wyzwań do odebrania będzie ikona sztandaru pomidora, która ukryła się także na samym ekranie ładowania. Niestety nie jestem pewien, czy będziemy musieli ją zebrać, czy automatycznie pojawi się w naszym ekwipunku. Jeśli sprawdzi się ta pierwsza opcja, to wystarczy, że po wykonaniu tych wszystkich wyzwań polecicie na dokładnie to miejsce i zbierzecie sztandar. I to tyle. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.